za hałasy. Nie da się tego słuchać. Jestem Pepa. To mój mały brat George. To mama. A to Pingwinka. Pepa. Samochód pana Freddy. Jest piękny, słoneczny dzień. Pepa bawi się ze swoimi. To Freddy. Witam wszystkich. Chodźcie, pojedziemy na Czas! Dobranoc! Jest już po południu, panie świnko. Po południu? Już? Musiał stanąć mi zegar. Sprzedaję dary. Zobaczmy, czy mam coś w wodzie. Jeden zegar dziadka. Jest trochę za duży. Ładny, prawda? Można go kupić w zestawie po 3. Tato świnko, życzę ci dobrze, lecz wiedz, że i tak wydasz za to swoje wszystkie pieniądze. O! Kto ma najgłośniejszy z fast foodów? Ja nie mam fast foodów. Oj! Ale na pewno mój tata ma jakiś w swoim sochie. Trzy zegary wychodzą taniej niż jeden. Ile potrzebujesz, synu? Chciałbym tylko jeden. Mam je w pudełkach po dwa. Freddy ma teraz dwa dzwonki. Ha, ha, ha. Wspaniale. Dziękuję panu to. Tata dał mi dwa fast foodów. Gotowi do biegu? Po naciśnięciu tego guzika naprawdę zniknie. A jeśli naciśnie się ten guzik, można odtwarzać płytę. Ale do mety równocześnie. Wszyscy są zwycięzcami. Ale mamy tylko jeden puchar. W samochodzie są puchary dla każdego. Hurra! Panie Lisie, czy istnieje coś, czego nie ma pan w swoim sochowie? Sprawdźmy! Czy ma pan żubra? Cztero czy pięciostrunowe? Na pewno nie ma pan benzyny. Ojej, nie mam benzyny.